pomagaliśmy z Wałbrzychem, ale jesteśmy społecznym komitetem obrony Biada Szyby, legalnym już. Przyjechaliśmy się pokazać do Warszawy, że jednak istnieje ten problem Biada Szyby, że faktycznie kopiemy ten węgiel, jest ten węgiel i z tego tylko ci utrzymujemy i żyjemy. Krótko i na temat. Cały tydzień po nocach żeśmy kopali 5 ton węgla, szybko żeśmy go sprzedali, na workach żeśmy wynosili po 1,5 kilometra, żeby mieć na paliwo, żeby tu pokazać naszą biedę. Nie wiem, czy ktoś z tych skurwysynów zobaczy tą naszą biedę, ale mam nadzieję, że będzie widział, bo wiedzą, co się dzieje. Nie ma aut, wszystkie auta prawie podabierane. Kupujemy po 200-300 zł żuki i z powrotem wjeżdżamy. Ładujemy to, znowu nam zabierają i tak w kółko. Jest 3 do 5 tysięcy, kaucji trzeba wpłacić, dopiero auto oddają. Nie stać nas na to. Celem zasadniczym tego, że tu jesteśmy, jest to, że chcemy pokazać, że my sami sobie zarobimy, sami sobie wyciągniemy ten węgiel. Chcemy doprowadzić do tego, żeby legalnie stworzyć kopalnię odkrywkową na terenie Wałbrzycha. Taką z prawdziwego zdarzenia, kopalnię Bieda Szyby odpowiednią metodą, to jest raz. Po drugie, sami będziemy rekultywować te tereny, gdzie po wydobyciu złoża węgla będzie automatycznie rekultywacja przeprowadzana, czyli sami własnymi siłami zrekultywujemy ten teren. Automatycznie są takie cele wyznaczone, gdzie dążymy do tego, żeby to zrobić. Mało tego, my udowodnimy władzy lokalnej, krajowej władzy, że stać nas na to, że sami siebie żeśmy powstali i sami siebie to jesteśmy w stanie zrobić. Na tym polega cały problem. Ten problem przedstawiamy tu. Pokazuje się nas tutaj parę osób, 10-12 osób, więcej się nie pokazuje. Ja się pokazuję przed mediami. Są ludzie tak zastraszeni, że coś niesamowitego. Po prostu nie, wyroki wszyscy mają. Wszyscy mają wyroki w zawieszeniu od 6 miesięcy do 3 lat. Zakopanie węgla. Zależy z iloma workami go złapali. Ale bezrobocie to jest 33%. Natomiast nielegalne, bo z nas tam praktycznie jest zarejestrowanych w bezrobociu około 10-15 osób tylko, z tego co się orientuje. Pozostałe my nawet nie mamy czasu tam chodzić się rejestrować. Ja wolę 2 wiaderka węgla utłuc, jak mam tam iść i tracić 2-3 godziny, a nieraz i cały dzień. Także nie ma sensu się rejestrować do tego bezrobocia. Centymetrów co pod ziemią to jest państwo. Także. Nie mamy prawa żyć, nie mamy prawa oddychać. Mamy prawo z głodu umrzeć. Nasze dzieci, żony.